który ma mnie nauczyć podawania wody utlenionej do żywienia. Prawdopodobnie czerwiec znika jak śnieg na wiosnę pod wpływem podania wody utlenionej do żywienia. Dlaczego nie spróbować? Można też będzie spróbować metod podawania alkoholu, tylko alkoholu wysoko stężonego do żywienia. Ja bardzo ładnie przeciwnowotworową, ale to już są metody jeszcze sprzed wojny. Tylko ktoś jakoś... Nie, nie pijaństwo. Bardzo mam w stężeniach, ale to musi być alkohol wysokoprocentowy, bowiem tylko taki jest pozbawiony tych reszt toksycznych. I wtedy można go podawać dożywnie. Tylko, że co to za terapia za parę groszy, prawda? Tak samo jak wrzody żołądka, można bardzo ładnie wyleczyć mocnym alkoholem. Tylko co to, pół litra wypijesz, jeżeli masz wrzody żołądka. A tak się leczyło kiedyś, przed wojną, nawet po wojnie. I to były bardzo skuteczne metody. Ja osobiście stosuję propolis, który jest spirytusowym ekstraktem kitu pszczelego. I też choroby nowotworowe żołądka, gdzie wrak był już taki, że pacjenta tylko otworzyli, zamknęli, 2-3 tygodnie mu dali, a gość żył jeszcze 5 lat. Tylko, że bardzo dużej ilości propolisu spożywał. Ale to jeszcze była moja przygoda wtedy ze świętej pamięci Łukaszem Mantysiakiem, takim dawnym ZSL-owcem, prawdziwym patriotą, który był pszczelarzem w rejonie Drzewicy. I on we mnie zaszczepił apiterapię. I powiem wam, że naprawdę należałoby łączyć te metody. Dzwonił do mnie niedawno z Teksasu, to było parę, 3-4 dni temu, Andrzej, nazwisko, dwa imiona, wyleciało mi nazwisko, który prowadzi poradnie leczenia dzieci autystycznych w Teksasie. Był tu w Polsce w czasie, gdy pan Religa, profesor Religa, był ministrem zdrowia. Miały być wyznaczone dwa szpitale do łączenia medycyny holistycznej i klasycznej. No nie zdążyli tego zrobić z tego względu, że pan Religa odszedł. Myślę, że to jest bardzo logiczny kierunek. Bo wiadomo, nie dla koncernów, natomiast dla nas, dla pacjentów. No i dla tych, którzy chcą wyleczać choroby. Może jak Bóg da, jak będziemy mieli coś do powiedzenia, co się robi tam na górze u nas, w rządzie, to myślę, że takie rzeczy mogą przejść. W tej chwili, jeżeli byśmy spojrzeli na profilaktykę chorób, to nie ma jej w ogóle, przestała istnieć. Ktoś, kto mówi o szczepieniach, to jest profilaktyka przyszłych chorych. Powiem, to, co wstrzykujemy dzieciom, to ja miałem inne szczepionki. To były szczepionki, które miały więcej materiału antygenowego. A żeby obniżyć koszt, to daje się mniej materiału antygenowego, czyli namnożonego wirusa, bakterii, a więcej adiuwanta, a więc aluminium. I to aluminium jest, wiecie jak jest. Trzeba mówić, co robi, jakie toksyczne. Nie ma żadnego cyklu metabolicznego wśród zwierząt, które by wykorzystywały aluminium. Dlatego aluminium jest niewidzialne dla organizmów zwierzęcych. Po prostu nie odczuwamy go. Jest, powoduje uszkodzenie tkanek, organizm wyrzuca substancje mówiące o uszkodzeniu, ale komórki broniące nas nie są w stanie go zauważyć. Jest część ludzi, których makrofagi, czyli takie duże komórki żerne, broniące nas, pochłaniają aluminium. I stwierdzono właśnie taką jednostkę chorobową, makrofagowe zapalenie mięśni. Że ta pewna, to we Francji robi, w Paryżu Uniwersytet, nie pamiętam jak się pan nazywał, wiecie, gdzie to jest? Obejrzyjcie film Aluminium. Tak, ale jest film Aluminium, 4 części na Balt TV.
To jest na podstawie książki Aluminium Eberharda. I tak takie fajne cztery krótkie odcineczki. Naprawdę pokazane, jak można dzięki aluminium wygenerować każdą alergię na wszystko. To jest tylko kwestia chęci. W momencie, jeżeli wstrzykujemy ludziom aluminium, niemalże zmuszamy go do autoagresji, do alergii na różne substancje, które w tym czasie, kiedy dostajesz aluminium, wdychasz, spożywasz, wcierasz w skórę. To jest wręcz niemożliwe nie mieć wtedy alergii na to. Gdybyśmy wyeliminowali aluminium, gdybyśmy dali więcej antygenów w szczepionce, nie byłoby tych problemów. Ale wtedy nie byłoby ludzi chorych. Bo to, że szczepionki nie uratowały nas przed żadną epidemią, to każdy wie. Ciemnota, którą się wciska dzieciom od podstawówki. Tu Ministerstwo Oświaty powinno być nacenzurowanym, żeby takie brednie uczyć dzieci od maleńkości. Tak samo jak brednią jest uczenie dziecka, że dwutlenek węgla jest zły. Można by powiedzieć, że my, jeśli chodzi o dwutlenek węgla, jesteśmy na granicy egzystencji. Stężenie dwutlenku węgla jest 200 ppm w powietrzu, a już przy 150, czyli bardzo niedużo mniej. I wszystkie roślinki szlak trafi, nie mówiąc już o zwierzątkach. Jak nie będzie roślinek, to nie będzie zwierzątek. Ale robi się specjalne pranie mózgu ludziom, szczególnie dzieciom i nam w Europie, żeby zmusić nas do jeszcze większego łamania, niszczenia naszej gospodarki. Bo nasza gospodarka opiera się na węglu. Jak stamtąd wychodzi dwutlenek węgla, to ja się cieszę. Bo to nas może uratować. Chociaż tak naprawdę ratuje nas przed brakiem dwutlenku węgla zawsze seria wybuchów wulkanów. Pamiętacie Eyjafjalla Kull, jak wybuchł, gdy nasz prezydent zginął pod Smoleńskiem? To wielu wielkich tego świata nie przyleciało, bo nie mogli, bo wybuchł wulkan. A ten wulkan wywalił tyle dwutlenku węgla, co cała cywilizacja przez 100 lat. I widział kto jakie zmiany? Nie był. Także mimo, że ludzie widzą, to nie widzą. No bo fakty mówią jedno, a media mówią co innego. Pytanie, kiedy my, jako naród, zaczniemy zmuszać media do mówienia prawdy? Kiedy my, jako naród, zmusimy ministerstwa do uczenia nas prawdy? I to w każdym elemencie. I geologia, geografia, historia. Medycyna. Wróćmy do medycyny. Taka wyprawa była też. Jeżeli uda się nam, że ministrem zdrowia będzie ktoś, kto będzie dbał o naród, to myślę, że pierwsze dwie rzeczy, które powinny wrócić, to szklanka mleka. Mleka. Nie z hipermarketu mlekopodobnego produktu do szkoły i tram. Z moich z ostatniego roku badań, nie tylko obserwacji, jak leczę pacjentów, jeszcze nikt nie miał powyżej 30 nanogramów w mililitrze witaminy D3. Bez suplementacji. A wszyscy wiemy, że już od poniżej 30 mamy choroby przewlekłe, choroby układu krążenia. Poniżej 20 są choroby w stylu RZS, cukrzyca, toczeń i inne. Poniżej 10 nowotwory. Ale nowotwory już zaczynają się tak nawet od 13. Jedna pacjentka miała 13 i też miała nowotwór. To nie jest to jednoznaczne, że jak masz już te 5-6, to masz nowotwór, ale jesteś już bardzo podatna na wszelkiego rodzaju zmiany, bowiem dzieci autystyczne, które cecha charakterystyczna, jedzą masło łyżkami, mają jednocyfrową witaminę D3, poziom stężenia witaminy D3 we krwi. Więc jest to element, na który powinniśmy bardzo zwrócić uwagę. Powinniśmy nauczyć lekarzy, o cholera, nie
wziął tą książkę w samochodzie profesora Kostowskiego. I tam jest pięknie napisane, że podanie dużych dawek witaminy D3 może być toksyczne. Wiadomo, musiał to napisać, ale później nie zaobserwowano żadnych objawów toksycznych przy podawaniu dzieciom witaminy D3 w ilości 10 tysięcy jednostek na kilogram wagi ciała. Jedna kropla witaminy A plus D3, o której mówię, firmy Medana, zawiera niecałe 500 jednostek. A lekarz mówi jedna, dwie krople. A profesor Kostowski mówi 10 tysięcy, czyli już możemy powiedzieć 20 kropli razy waga ciała. To już można by tak 30 ćle podawać, 40, 50 do 100 kropli nawet. Wyobrażacie sobie to? Jaki jest dysonans między tym, co jest nawet w podręcznikach akademickich, a tym, co mówi lekarz? Bo lekarz ogranicza się najwyżej, to już to dobrze, do zajrzenia do ulotki. I tak pisze na ulotce. I wtedy pacjent patrzy i mówi, dzwoni do mnie, panie doktorze, pan mi kazał brać 120 kropli, a ja tu piszę, czytam jedna, dwie krople dziennie. No, nie chcę mi się polemizować, albo wierzy się lekarzowi, albo wierzy się ulotkom. No, jest wiele podobnych rzeczy, o których powinniśmy, my, jako społeczeństwo wiedzieć. Bo dieta, jak właśnie Marek Roland przed chwilą powiedział, jest podstawą. Jeżeli nie zaczniemy bronić polskiego rolnika, na przykład takiego jak tutaj kolega Tadeusz Rolnik, który przyniósł nam prawdziwą ekologiczną żywność. Słuchajcie, oni sobie radzą bez Roundupu. Ale mało bez Roundupu. Czy wiecie, że polscy rolnicy nawet nie wiedzą, że stosują Roundup? Tylko są cztery rodzaje tych herbicydów. Tak, brawo dla Tadeusza. On potrafi żywność bez GMO i bez Roundupu. Jeśli chodzi o, nie pamiętam tych czterech nazw, ale na pewno chyba tajfun, tornado, coś takiego, albo huragan. Coś z tym związane dwa i jeszcze dwa jakieś. Że tam jest glifo coś. Jest te 360 jednostek, tak jak w Roundupie. Czyli co z tego, że nie nazywa się Roundup, jak to jest Roundup? I nasi rodzice nie są w ogóle tego świadomi. Mówi, mama mówi do córki, ja nie używam Roundupu, tylko tam na wiosnę, żeby się jakieś zielsko pryska ten huragan czy tajfun. A córka jedzie do mamy po mąkę, żeby bez pestycydów. Nie chcę kupować w sklepie. Zobaczcie, świadomości nie ma w społeczeństwie. Więc należałoby w szkołach już, nawet tym dzieciom w podstawówce, to już wystarczy. Jeżeli dziecko w podstawówce będzie wiedziało, to zostaje w pamięci. Tak jak poszła Ola do przedszkola, zapomniała parasola, coś wam wbiją do główki w dzieciństwie i to zostaje jak amen w pacierzu. Człowiek starszy zapomina w pewnym momencie świeżych rzeczy, ale co było kiedyś, pamięta. Jezuici zawsze mówili, dajcie dziecko do 5 roku życia, a ja ukształtuję je jak trzeba. Oni zajmowali się wychowaniem dzieci królewskich. Dlatego jak ważną rzeczą jest rozpocząć edukację. Ktoś inteligentny dla siebie wymyślił emancypację. No i przekręcono kobietom w głowie, że bądź sobą, jesteś tego warta, realizuj się. Nieważne, to co kiedyś kobiety zdobyły to 3x K, czyli kościół, dzieci, kuchnia, to jest w tej chwili ośmieszane. Ale to było w dawnych czasach wielkim sukcesem dla kobiet. Już kobieta nie musiała orać w polu, nie musiała ciężko tyrać, zajmowała się wychowaniem dzieci. Było to duże ułatwienie. Mało. Te dzieci były dopilnowane.
Kiedy chorują wasze dzieci? Jak siedzą w domu z wami na wychowawczym, czy jak idą do przedszkola? Dlaczego dzieci wyrywa się nam do przedszkola, do żłobka już nawet? Bo mama musi pracować. Dlaczego mama musi pracować? To, co dał ten rząd 500+, to jest żałosne. To powinno być 100+, 10, znaczy 1000+, ale na każde dziecko. Kobieta nie powinna iść do pracy. Mężczyzna powinien zarobić, ile trzeba. Kobieta powinna się zająć wychowaniem dziecka, jeżeli chce. Są sytuacje, kiedy to kobieta nosi spodnie. Więc ten mężczyzna, jeżeli chce, może zająć się wychowaniem dziecka. Wiecie, ile zaoszczędzicie na lekarstwach, na wizytach u doktorów? Jak dobre będzie wasze psychiczne samopoczucie, bo nie będziecie mieli nieprzespanych nocy, nie będzie agresji w domu, mąż wraca, a to płacze chore dziecko, a on za chwilę późno wrócił, rano musi iść do pracy, klasyka mówię, a kobieta też chce iść do pracy, ale jest na zwolnieniu, bo dziecko jest chore. W tej chwili to, co promuję, żebyśmy bronili zdrowia naszych dzieci, to porody domowe. Jeżeli będziemy rodzić w domu, raz uciekniemy przed tą machiną represji, która jest w tej chwili i szczepienia w pierwszej dobie, bezmyślne szczepienia, o czym już mówiłem dzisiaj w Izbie Lekarskiej, że to jest w ogóle nielogiczne. Biorąc na gruźlica, pierwsza doba, twórca szczepionki, producent, pisze wyraźnie, nie należy podawać szczepionki, jeżeli występują niedobory immunologiczne. Badać każde dziecko pod względem niedoborów immunologicznych to jest gigantyczny pieniądz. Ale przecież ustawodawca powiedział, że ta szczepionka ma być wykonana do 15 roku życia. Więc po jakie licho to się szczepi w pierwszym roku życia, w pierwszym dniu życia? To jest bezsens. Szczepienie... Są przypadki, przedstawiłem dzisiaj w Izbach, są zeznania, dzieci zaszczepione z niedoborem immunologicznym chorują na gruźlicę, która kosztuje nas jako społeczeństwo bardzo duże pieniądze. No i nie wiem, czy to dziecko, te dzieci będą w stanie funkcjonować, bo to będą praktycznie wraki, są okaleczone. Żółtaczka, którą szczepimy w pierwszej dobie, po jakie licho? Chcemy, tak, w grupach ryzyka, zgoda, ale nie, kiedy wszystkie praktycznie kobiety są badane pod względem HIV, WZW i innych chorób wenerycznych. Świetnie. Dziękujemy za... Ja w imieniu wszystkich tych, co tu są, a jeszcze tych, których tu nie ma, a jest ich naprawdę bardzo dużo, bo dużo lekarzy myśli. Mówię, całe Towarzystwo Lekarzy Medycyny Zintegrowanej to są potencjalni kandydaci na tą, na ten baner. Opieka, który będzie trzymał. No, albo plecak. Albo plecak. Mamo. Dobra ciastka. Masz na czym czapkę. I szczepionka pneumokokowa, która została jako dobrodziejstwo w tym roku wprowadzona, która w Stanach Zjednoczonych doprowadziła do tego, że powstały nowe szczepy pneumokoków, bezotoczkowe szczepy NT, a jak jeden z izraelskich lekarzy, dr Barski, stwierdził, formy NT, czy te, niektórzy nazywają L, bezotoczkowe, są odpowiedzialne za wywoływanie chorób przewlekłych, takich jak kolitis ulceroza, leśniewskiego Crohna. Co można leczyć srebrem? Jego metoda bardzo tania, kosztująca $250, polegała na tym, że najpierw robi skan z technetem, szuka, gdzie są ogniska tych bakterii, które wchodzą w kości. Tam wprowadza elektrodę srebrną,
złotą do ucha, puszcza się prąd. Na zasadzie ty jesteś ogniwem galwanicznym. Srebro wychodzi do ogniska, złoto do złotych jodów. I tak można wyleczyć, niedużym kosztem. Największy koszt to byłby dojazd do Izraela. Z tym, że doktor już zmarł, a nikt nie chce tej metody podtrzymywać, bowiem leczenie chorób przewlekłych, takich jak cholicystulceroza i inne, no jest bardzo opłacalne dla koncernów. To są setki tysięcy złotych, pan powiem. Tylko część jest płacona z naszych kieszeni jako pieniądze z Narodowego Funduszu. Pacjent niekoniecznie wszystko płaci. Pierwsza doba. Parę dni temu właśnie była do mnie pacjentka z dzieckiem autystycznym. Tak się przyjrzałem na ten kalendarz szczepień. Słuchajcie, przeraziło mnie. Uczył się człowiek, ale wyobraźcie sobie, małe dziecko, te 4 kg, nie ma bariery krew-mózg. Możliwe, że nie ma odpowiedniej ilości witaminy D3. No bo kto to bada? Kto podaje D3 kobiecie w ciąży? Chyba żołnierz. Kto bada mutację MTHFR u dziecka przed podaniem szczepień? I takie małe dziecko dostaje tak. W pierwszej dobie 3, koniec pierwszego miesiąca 6, w trzecim miesiącu 5. I w szóstym miesiącu 5 albo 6, w zależności co tam rodzice wymyślą. A jak spojrzycie na śmiertelność do 6 roku życia, taka. Do 2 taka. Później mniej i później rośnie 65+. Śmiertelność poszczepienna. Zapraszam na wykład pani profesor Majewskiej. Jest na stronach internetowych i te wykłady, te dane są do przejrzenia, to są jej prace naukowe. Projekt Aster pracowała nad wpływem ciomersalu na uszkodzenie mózgu. Czyli to, o co mnie się między innymi dzisiaj oskarżało, że ja mówię prawdę. No działa. No ja mam mordę, mam wyniki, są dowody. Będziemy chcieli, będziemy prosili, żeby pani profesor Majewska przyjechała jako świadek albo udostępniła dane swojej pracy i dostarczymy do izb lekarskich. Po co rtęć? Mówią, żeby szczepionka nie padła, prawda? Żeby bakterie i wirus jakieś obce tam się nie zakradły. To dlaczego nie damy soli srebra? Monetę srebrną farmer jadąc na zachód zawsze miał, czy gospodarz u nas, żeby rzucić ją do kadzi z mlekiem, żeby mleko się nie zsiadło, nie skwasiło, bo srebro zabija bakterie. Teraz wielkie odkrycie, plastry na trudno gojące się rany ze srebrem. Zobaczcie, srebro jest mniej aktywne, mniej toksyczne, dlaczego nie ma srebra, tylko rtęć? Czy tamte szczepionki tworzy stado idiotów, czy stado